Cienie przyszłości, sezon czwarty Apokalipsa. Dzisiaj pierwszy odcinek czwartego sezonu, w którym będziemy mówić o Apokalipsie. I dzisiaj powiemy tylko informacje ogólne, trochę wspomnimy o strukturze. Tak, tak jest. Takie. Wreszcie w komplecie jesteśmy, w komplecie nagrywamy, bo ostatnio sam byłem, nie? Tak, i cały sezon... Jak to sam Scottem byłeś? Scottem, teraz może też, będzie właśnie nam pomagał w nagraniu. W każdym razie cały sezon chcemy poświęcić na objawienie. Chcemy w każdym z odcinków szczegółowo omawiać, może nie po rozdziale, ale powiedzmy po zagadnieniu jakimś. Po zagadnieniu. Tak. Żeby powiedzmy zwrócić jeszcze raz uwagę na tą księgę, bo jest to księga warta rozważania i to tym bardziej, że jest aktualna. Jest aktualna? No właśnie to jest też pytanie, na które warto byłoby odpowiedzieć. Czy ona się tyczy naszego czasu, nie? Dokładnie. Czy, bo istnieje pewna teoria, która jest bardzo powszechna wśród właśnie kościołów. Się tutaj na ciebie spojrzę. Nie było. Wśród kościołów protestanckich. Otóż taka, która mówi, że jest przerwa. Otóż, że pewne proroctwa były proroctwa do Chrystusa, potem nic, nie? I potem dopiero proroctwa będą trochę przed przyjściem Chrystusa. To jest taka pewna teoria, nie? Aha, ale te proroctwa przed przyjściem Chrystusa to dopiero mają się wydarzyć, tak? Się, a połowa Biblii w ogóle nas się nie tyczy, nie? Także to jest taka teoria. Że teraz żyjemy w jakiejś próżni, powiedzmy. I żeby było jasne, wymyślił tą teorię jezuita. No tak. Także, no wiecie, już trochę mówiłem, my w sumie mówiliśmy już trochę o tym zakonie i w ogóle o tym, że Kościół katolicki za bardzo nie chce, żeby ludzie wiedzieli, co jest w Piśmie Świętym, bo Pismo mówi wprost, czym jest ta instytucja, nie? Tak. A propos Kościoła, tak na marginesie, zauważyłem, że Kościół katolicki nie wyklucza przyjścia Chrystusa. Mówi, że tak, owszem, Chrystus przyjdzie, ale naprawdę gdzieś tam za tysiące lat. Tak. Bo to, wiesz, no ciężko jest odrzucić przyjście Chrystusa, bo mamy o tym... Na każdej kartce Pisma gdzieś tam coś się znajdzie, nie? Tak. Więc co można? Albo powiedzieć, że już przyszedł jak świadkowie, że nie, duchowo. Tak. Albo odwlec to w czasie gdzieś tam. A jeżeli przyjście Chrystusa, to i Apokalipsa, i wypełnienie. I tu jest jeszcze jeden problem. Otóż objawienie mówi też o przyjściu Antychrysta. O. I mi się wydaje, że to jest powód, dla którego Kościół katolicki wymyślił tą teorię futurystyczną, że Antychryst, on dopiero przyjdzie. Śpi spokojnie. Tak. On przyjdzie. A tak naprawdę, jak już mówiliśmy w wielu odcinkach, począwszy od bluźnierczy ruch odcinka, to oni są wypełnieniem właśnie tego Antychrysta, Alter Christus. Ktoś zamiast Chrystusa, zastępca Chrystusa, nie? Tak jest. Sięgniemy do Pisma, co? Dobra. Dlaczego właśnie? Udowodnimy może... Znaczy, udowodnić my nie możemy, może to zrobić Duch Święty. My możemy pokazać pewne fragmenty, które jakby... tycząc się tego problemu. To właśnie, dlaczego w ogóle powstała ta teoria? Otóż w 9 rozdziale Księgi Daniela, jest mowa, jest wspaniałe proroctwo, które mówi o przyjściu Chrystusa, mówi o jego ukrzyżowaniu, o jego zmartwychwstaniu, że w pewnym sensie i dokładnie podaje datę, kiedy Mesjasz zostanie namaszczony. Czyli kiedy będzie chrzest Chrystusa, odkąd zacznie się jego działalność. I wszystko byłoby okej, tylko niektórzy mówią, że ten ostatni tydzień, o którym jest tam mowa, za chwilę przytoczę, jest wyrzucony w przyszłość. I połowa tego tygodnia, czyli 3,5 dni, jest tłumaczona jako 3,5 lat i ludzie mówią, że to jest te same 3,5 lat, o którym mówi objawienie. Objawienie, czyli czas, dwa czasy i pół czasu, nie? Tak, zgadza się. Albo tam 1260 dni. Tak, 1260. Ja o tym okresie 1260 dni również mówiłem w odcinku Bluźnierczy Róg. Jednym z pierwszych, no? Jednym z pierwszych, tak. Że on jest dość taki znaczący. Dobra, no to w ten fragment może... Tak szybko, bo ja już przeglądałem. Już żeśmy tam kiedyś studiowali właśnie 9 rozdział... Daniela, ale tak tylko pokazać może, bo to nie jest dzisiejszy temat. Masz? No mam, tylko który to był? 9, 25, tam trzeba by całe przeczytać chyba. Od 24 czytam, może z gdańskiej, co?
No dobra, on jest lepiej, jest Gdański, dużo lepiej ten plan. 70 dni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu Świętemu na zniesienie przestępstwa i na zagładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości. Czyli? Ile, czyli wyznaczono Twojemu ludowi 70 tygodni. Dni. Tego dni. Dni? 70. Ale widzisz, inne tłumaczenia tutaj mówią tygodni. Gdańska, to no też Gdańską. Chociaż to jest 70 tego dni, więc tak, wiesz co, musielibyśmy chyba, w, masz może Króla Jakuba? King James? Oczywiście. No na pewno masz. Ale myślałem, jakbyś mógł zerknąć, ok? Tak. Bo to jest dość ważne, czy chodzi tu o dni, czy chodzi o tygodnie. Oczywiście na podorędziu jest. No to rzeczywiście tutaj tak jest. Imię Króla Jakuba, 9 rozdział Księgi Daniela, już. Dawno nie używana w sumie. No. I to jest wiersz 24. Tygodnie. 70 weeks. Weeks. Mamy, czyli jest jasna sprawa, to mamy chyba błąd w druku po prostu. No możliwe, możliwe. Bo mamy w Gdańskiej tego spacja dni, nie? Więc tak, tak, tak. Mi się wydaje. Albo kiedyś tak nazywano tygodnie. Albo jest po prostu błąd w druku. Może. Jakiś seryjny. Tak. Okej. Okay. Czyli mamy się, mowa jest o 70 tygodniach. Że 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi. Tak. Mhm. Oddaję. Dziękuję bardzo. Dzięki również, że sprawdziłeś. No, ale... Jak jest dalej? Mhm. Na zniesienie przestępstwa i na zgładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Mhm. Czy to wszystko zrobił Chrystus? Tak. To wszystko zrobił Chrystus. Czyli przez te 70 tygodni to wszystko miało się wykonać i się wykonało, nie? Dobra? Po drugie, potem mamy przecież mowę o dekrecie, o odbudowie Jerozolimy, prawda? Tak, no i właśnie jest. Przetoż wiedz, a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jerozolimy aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, czyli razem 69, nie? Gdy znowu zbudowane będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. I ten jeden tydzień nam zostaje jeszcze. Tak. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz. Czyli w 69, po 69 tygodniu. Mhm. Wszak, że mu to nic nie zaszkodzi. No tak, bo zmartwychwstanie. Tak, i wszystko się zgadza. W połowie tego tygodnia ostatni wiersz. Owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego, ale pytanie, kiedy? Kiedy? Czy jest tu, czy o ten fragment mówi cały czas o tym jednym tygodniu ostatnim, 70, czy nie? W zasadzie nie ma tutaj jasno powiedzianego, czy o to tu chodzi. Tu nie jest, tu jest powiedziane, że no wszakże, owszem, zgadza się, kiedyś tam skazi, nie? Także koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne spustoszenie. Dlatego właśnie niektórzy mówią, że ten ostatni tydzień jest na samym końcu, ponieważ ten fragment mówi nam o końcu. A wcześniej mówił o tym ostatnim tygodniu. Dobra, 27 werset. Wszakże zmocni przymierze wielą ich w tygodniu ostatnim. Czyli tak. Znowu mamy o tym ostatnim tygodniu. A w połowie? A w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniadej, a przez wojsko obrzydliwe, a to jest dalej. Okej, okay. I ofierze śniadej. I teraz tak. Poprzednie zdanie mówiło o tym, co zrobi Książę Ciemności, nie? Ale zwróćcie uwagę, jaka tu jest konstrukcja. Mowa jest tak. Co zrobi Bóg, potem co zrobi szatan. I znowu co zrobi Bóg i co zrobi szatan. Mhm. Jest na przemian, jest tak jakby pokazana ta walka. Tak. I teraz tak. To ten werset niektórzy przypisują, że tego ostatniego, że w tym tygodniu, że to szatan zniesie ofiarę krwawe. Mhm. Tylko czy on ma taką moc? No, niezbyt. A czy to przypadkiem nie zrobił Chrystus umierając na krzyżu? Zrobił, bo tylko już ofiara nie jest konieczna za grzech. Zgadza się, on wypełnił ten symbol. Dobra. Więc dokładnie to się stało. I teraz kiedy? Dokładnie w połowie ostatniego tygodnia. Także zwróćcie uwagę, że ta teoria, że 70 tygodni zamyka się w 70 tygodniach, ona jest poprawna. Nie? Ona jest, zgadza się z pismem. No tak. No tak. Tak.
Czyli tu mamy znowu, że pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia nieznaczonego wydaje się spustoszenie tego, który ma być spustoszony, spustoszony. Czyli znowu mamy co zrobić szatan, nie? Na przemian. Co Chrystus zrobi, że umrze za nasze grzechy, że będzie spustoszenie, będzie jakiś pustoszyciel. Potem znowu, ale Chrystus przecież zniósł ofiary krwawe i z pokarmów i jeszcze, że do skończenia świata będzie problem jeszcze z diabłem, nie? Mhm. I że tak to wygląda. Tak. To księga Daniela, prawda? A odnośnie apokalipsy samej księgi tak. Objawienia. To, co pamiętasz, na początku mówiliśmy o tym, że ma się wypełnić wkrótce to wszystko i tak dalej, nie w niedalekiej przyszłości. Tak. I pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali, ten pierwszy wiersz, nie? Pierwszy wiersz Objawienia. Objawienia. Pierwszy zupełnie wiersz. Objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają. Biblia Warszawska mówi to, co ma się stać wkrótce. Czyli rychle, wkrótce. Zauważcie, jeżeli z perspektywy... Czyli nie za 10 tysięcy lat. No nie, właśnie do czego zmierzam. Jeżeli z perspektywy Jana to wszystko miało zdarzyć się wkrótce, tak. To co dopiero z naszej, prawda? Tak, czyli nie wiem, no to wkrótce, no to jak dla Boga, to wkrótce, no to może być, nie wiem, 1000 lat. Może być. I to i tak się zgadza. Nawet jak uznamy, że wkrótce jest 1000 lat, to i tak mało wiele się zgadza. Czy 500, powiedzmy 500 lat. No. Tak. To i tak zobaczymy, że o tych wydarzeniach właśnie, które się działy przez te 2000 lat minione, właśnie o tych wydarzeniach mówi Objawienie. Powiemy o tej strukturze? No pewnie. A poczekaj, może najpierw dlaczego apokalipsa? Dlaczego ona się tak strasznie nazywa? Właśnie. Co znaczy w ogóle słowo apokalipsis? Pewnie, że Bóg będzie karał. Po grecku. Czy nie? No nie. Dokładnie objawienie. To jest odsłonięcie. Tak. Ujawnienie czegoś. A czego? Przecież po angielsku jest revelation. No, revelation, tak. Jest czasem niektóry reveal, nie? Coś odsłonić, no pokazać. Właśnie czego? Objawienie Jezusa Chrystusa. Tak. Nie? Jak to mamy na początku? Chociaż objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Oczywiście tytuł księgi jest objawienie świętego Jana Teologa, no ale Jan był tym, który spisał. Jan się nikomu nie objawił. To Jezus Chrystus objawił się Janowi i cała księga mówi o tym, jak Jezus Chrystus objawi się przy końcu czasów. Tak. No i więc apokalipsa często się używa nawet, nie wiem, w jakichś tam, nie wiem, programach telewizyjnych, czy... Tak, jako coś, jakiś straszny koniec rzeczy. Tak, nie? No dla grzeszników rzeczy samej straszne, ale no, naprawdę to jest księga wielce przydatna ludowi Bożemu, bo odsłania to, co ma się już niedługo... Odsłania Jezusa Chrystusa. Tak. Kim on jest? Tak. Bo znamy go z Ewangelii jako sługę, jako męczennika. A objawienie odsłania nam Jezusa Chrystusa jako króla i sędziego. Dokładnie, chociaż też jest mowa tam o baranku, prawda? No. Jezusie jako baranku, ale jako tak, król. Zgadza się. Więc, o tej strukturze, tak jak mówiłem. O właśnie. Jak jest czy ona jest chronologicznie napisana? Czy chronologicznie możemy brać wydarzenia i czytać po kolei, co jest? Ja bym powiedział, że nie. No w sumie, ja tak na początku czytałem. No. Masakra. Bo w ogóle mętlik w głowie. To nie tak. Ale czy jest to po prostu, czy są to wydarzenia w takim razie chaotycznie wrzucone jakby do worka i wymieszane, mówi, masz tutaj czytelniku? Też nie. No to ja już nie wiem. Bóg jest Bogiem porządku i we wszystkim, co robi, jest porządek. Jak patrzymy na Księgę Objawienia, to mamy co chwilę, że najpierw mamy zbawionych w niebie, prawda? Potem mamy tysiącletnie na przykład królestwo, prawda? Potem znowu mamy ozbawionych, potem mamy jakieś wcześniejsze wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka wymieszane. Chociaż z drugiej strony, czy nie ma chronologii? Jakbyśmy tak spojrzeli, to jednak w sumie, począwszy od listów, listy są chronologicznie, prawda? Ale same listy, same w sobie. Tak. A to nie jest tak, że najpierw są listy, potem są trąby, potem jest coś innego, Tak, nie jest. A to może tak powiedzmy tak wprost. Jaka jest struktura objawienia? To słowo jedno. Tak, że struktura nazywa się strukturą chiastyczną. Tak jest. I
Okej, okay. Dziwne słowo, dobra, ale spróbujmy to wyjaśnić. Ogólnie może najpierw czym jest chiasm, bo chiasm jest czymś podobnym, ale tyczy się do jakby mniejszej skali. To jest środek literacki, zwykły środek literacki, który działa w ten sposób, że mówimy o czymś, potem mówimy o czymś innym, kolejny werset mówi o tym tutaj, co było przed chwilą. Czyli a ostatni, mamy A, B, C. A ostatni mówi znowu o tym, co tu było powiedziane na początku. Tak, czyli powiedzmy A, B, C, C prim, B prim, A prim. Tak. Taka struktura to jest. Tak, czyli na przykład jakiś werset by się przydało. No, jakbyśmy... Na przykład nie, pierwsi będą ostatnimi, tak, a ostatni będą pierwszymi. Będą pierwszymi, nie? Na tej zasadzie to jest taka struktura, że te się tyczą, pierwszy i ostatni tyczy się tego samego i te w środku też tyczą się tego samego. Czyli wszystko się schodzi, nie? Tak, do jakiegoś centralnego punktu. Tak. A w bardziej globalnym, powiedzmy, zakresie cała apokalipsa jest zbudowana w strukturze chiastycznej. Czyli mamy jeszcze coś takiego jak strukturę całą chiastyczną. Tak, tak. Jest to struktura, sposób pisania pewnych rzeczy, po prostu jakiś sprawozdań. I to, co ci mówiłem przedtem, że nie tylko objawienie, też innych, nawet może to byłby... W ogóle to jest bardzo częsty środek, tak, używany, tak, w Biblii. W Biblii. Wyjątkowo częsty. Może to by był nawet dobry temat na odcinek, żeby kiedyś... Myślę, że tak. Bo to musimy mieć na uwadze, że nie tylko poszczególne księgi w całości są zbudowane w strukturze chiastycznej, ale też poszczególne rozdziały... Poszczególnych ksiąg też są często tak zbudowane. W sumie dziwne by było, jakby to było chronologiczne. Tak, a czasem nawet, jak Szymon powiedział, nawet wersety pojedyncze są w tej strukturze zbudowane. A najlepsze jest w tym to, że całe pismo jest w strukturze chiastycznej, bo początek mamy stworzenie, koniec mamy, prawda, nową ziemię. Czyli i tak mamy dalej. Drzewo życia na początku i na końcu. Tak. A centralny punkt? Śmierć Chrystusa. Śmierć Chrystusa w centrum, tak. Zwycięstwo, walka właśnie wielka i... Dokładnie. W każdym razie tu na poparcie naszej tezy o tej strukturze chiastycznej, to co ten fragment, który ci mówiłem na początku, chociażby dwa wersety przeczytam z objawienia. Z pierwszego rozdziału wiersz 8, z Biblii Warszawskiej. Dobrze. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był, który ma przyjść, wszechmogący, prawda? To jest początek objawienia. Tak, na początku. I co mamy na końcu? 22 rozdział i koniec. Objawienia, 13 wiersz. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. To jest sama końcówka. Mamy tak zwieńczenie wszystkiego. Tak, jakąś jeszcze planę, co mamy, prawda? Na przykład? To wizja nieba, o, nie? Mhm, gdzie jest na przykład wizja nieba? Mhm. Gdzie ona, w których rozdziałach tych początkowych? No na początku mamy tak, że mamy wizję Chrystusa i potem mamy listy, ale zaraz po listach w czwartym rozdziale, czwarty rozdział to jest właśnie wizja nieba. Okej, okay, czyli znowu mamy tutaj jakiś, pewną wizję nieba i czy mamy na końcu? 21 rozdział, to jest widziałem nowe niebo i nową nowe ziemię. Niebo, nową ziemię. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem i tak dalej. Tak. I opis tego nowego Jeruzalem, nie? Ale zadam ci teraz pytanie trudne. Na które w sumie ja też może nie do końca znam odpowiedź. Może znam, jak będę wiedział, to pewnie. Co w takim razie jest tym centralnym punktem apokalipsy? Walka i zwycięstwo nad złem. Otóż centralny punkt apokalipsy, kulminacja, jest właśnie kulminacją... Ona się ciągnie gdzieś przez 10 rozdziałów. Ta kulminacja? Tak, tak. Ja bym może przez 10... No można przez 10. Patrz, zwróć uwagę, masz 12 rozdział otwarty. Ja właśnie chciałem zawęzić do trzech rozdziałów, od 12. Bo najpierw mamy wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Prawda? Ja myślę, że tak nawet gdzieś od 10 do 17. No można. Może nawet, bo tak zauważ, że tak to pokazuje nam, co już, to jest ta kulminacja, to znaczy pokazuje nam 12 rozdział, co zrobi właśnie szatan z Kościołem Bożym, nie? Tak, ale zaczyna się od czego? Od walki w niebie. Od walki w niebie. To jest siódmy wiersz, prawda? I szatan jest zrzucony na ziemię. To jest całe to jądro tej walki, prawda? Tak. Potem mamy, że szatan jest na ziemi, walczy z niewiastą i jej potomstwem. Potem mamy dwa zwierzęta. 13 rozdział mamy potem właśnie. Tak. 13 rozdział mówi nam o tym, co się na ziemi dzieje. Tak, odstępczy protestantyzm, tak. Stany Zjednoczone i zgadza się, ziemia, tak, która idzie w podziwie za,
za zwierzęciem. I 14 rozdział wizja. Z kolei co Bóg robi w związku z tym, że tak się dzieje. Tak. Nie? Czyli ma te poselstwo trzech aniołów. Nie? Mhm. Widziałem, oto baranek stał na górze Syjon i potem poselstwo trzech aniołów i sąd. Opis żniwa, tak, kiedy Jezus zapuszcza, prawda, sierp. Tak. To jest ta kulminacja właśnie. Tak, tak. No tu masz rację, że do 17 tak, można rozdziału. Tak. Nawet, tam 15, 16, tak, 17 znowu pokazuje nam, co robi. I od 19 wreszcie triumf, zwycięstwo w niebie. I w ogóle 18, wiesz, Babilon też można powiązać, upadek Babilonu z 7 tron, pieczęci, 7 pieczęci. Jakbyśmy rzucili uwagę na słownictwo i na tematykę, o której, tak, które tam jest, symbole używane, są te same. Mhm. Teraz tak, człowiek jak czyta właśnie objawienie, to widzi, że rzeczywiście na początku mamy tak jakby po kolei te wydarzenia pokazane, a potem nagle wszystko jest... O, kot. Ale do pana, czy... No tak. Potem nagle jest wszystko w drugą stronę i człowiek się gubi. No a to dlatego, że to idzie tak, 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 w ten sposób. Taka jest konstrukcja. I dobrze to wiedzieć. Jeżeli się to przyjmie, to się zauważy właśnie piękno i harmonię w tym wszystkim. A tak... Rondy. Tak a propos bardziej formalnych jeszcze kwestii, kto jest autorem objawienia? Mamy napisane, nie? W pierwszej karcie. No, wyjawił swojemu słudze Janowi. A kto? Bóg. Bóg, tak. Czyli Bóg jest autorem. Tak, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. O właśnie. Bóg jest autorem tej księgi. No chodź. Tak, bardziej już prawda, zagłębiając się w strukturę księgi, na samym początku po przedstawieniu Chrystusa mamy listy. Listy będziemy omawiać szczegółowo, tak, prawda? Łącznie z tym będziemy udowadniać, że jesteśmy w Laodyceum. Tak, to dużo ludzi się nie zgadza z tym, a to dlatego, że nie rozumieją symboliki, jaka jest użyta. Tak. Symbolika jest zaciągnięta właśnie ze świątyni, tak, i ze wszystkich świąt żydowskich. Ja o tym troszkę wspomniałem, żeby przygotować właśnie pod ten odcinek. Będziemy o tym mówić więcej i pokazywać, że te symbole, te świeczniki, w których przechadza się Chrystus, to wszystko, co tam widać, ma swój sens. I jest tam umieszczone celowo, żeby nam dać znać, o jakim czasie, o jakiej porze jest mowa. Tak, potem mamy mowę o niebie, o baranku, prawda? Tak jakby iść po kolei. I o pieczęciach. Czyli następnie mamy pieczęci. 7 pieczęci. Mhm. Po 7 pieczęciach mamy co z kolei? Już. Jeźdźcy? Już? Nie. Tak. Potem jest to 40... jeźdźcy, 4 jeźdźcy apokalipsy i po jeźdźcach. Też jest. Sobie powiemy o jeźdźcach. Tak. Co jest opieczenie pieczęciami 144 tysięcy. O, pieczętowanie. To też będziemy przy tym fragmencie, też będziemy przy tym odcinku, będziemy mówić, że 133 tysiące to jest liczba symboliczna. Tak, a to powiemy już. Tak, bo niektórzy twierdzą, że to rzeczywista, realna liczba zbawionych. Znowu mamy zbawionych. Tu jest ciekawe, że właśnie mamy tutaj pieczętowanie tych wybawionych i oni wołają, jak długo jeszcze, nie? A później patrzymy, jakbyśmy w tej strukturze chiastycznej zobaczyli, to właśnie są ci brani do nieba, jest zbawienie i że doczekali się jakby. Tam wołają, jak długo, a tutaj jest jakby odpowiedź, nie? Chiastycznie, jak zobaczymy, to któryś tam będzie. Chyba 19 rozdział objawienia, czy ja w tych, czy 21. Teraz wam nie powiem. Sorry. Tak. Co mamy dalej? No właśnie. To jest pieczętowanie. Potem co? Trąby, tak? Mhm. 7 trąb. Tak. Głos 7 trąb. To jest już, kiedy siódma pieczęć jest... To jest wszystko tak, buduje się napięcie do tego punktu kulminacyjnego. Nie? Budujemy informację. Mhm. I to jest ciekawe. Zarówno 7 kościołów, 7 trąb, 7 pieczęci, jak i 4 jeźdźców opowiadają nam o tym samym okresie czasu. To nie jest tak, że to, o czym jest mowa w 7 kościołach, mówi nam do pewnego momentu, potem mamy 7 pieczęci, potem mamy... Nie, nie, nie. 7 kościołów mówi o tych 2000 lat. Następnie... Od tego momentu? Rychło po Janie.
Tak jest. Tak. Aż do końca historii. Aż do końca historii. W sumie. Tak. Siedem pieczęci również mówi o tym okresie, tylko z innej perspektywy. Czterech jeźdźców tak samo, siedem trąb tak samo. Tak. To tak na marginesie, bo to będziemy dokładnie mówić w trakcie naszych odcinków. Tak, co mamy dalej? Po trąbach mamy, no, mamy 10 rozdział. Mamy 7 trąb, mamy potem właśnie anioła z książeczką, która miała być zjedzona, prawda? Przez Jana. Tak, taka ciekawe wtrącenie w ogóle w piśmie. Powiemy sobie o tym, co ono oznacza. Właśnie, co znaczy to, że zjeść. I symbolika, skąd jest zaciągnięta? Chyba księga Zachariasza? Możliwe. Nie, i Daniela też. I Ezechiela. I Ezechiela. Także tak, nawet jest odnośnik. Wiemy sobie o tych symbolach. W książeczce, która była zapieczętowana. Tak, tak, tak. Która była słodka w ustach, ale potem gorzka. Jest też ciekawy, bardzo ciekawy, ale nie będę dziś następnie mówił. Mamy 11 rozdział, który mówi nam o mierzeniu świątyni i ludzi, mierzenie ludzi. Czyli co? Sąd. I o dwóch świadkach. I o dwóch świadkach. Stary i Nowy Testament. Tak, to było w Zachariaszu. Tak. Tutaj dwa drzewa oliwne. Tak. I również będziemy sobie to tłumaczyć. 12 rozdział mówi z kolei o... To jest już pewne. Tak, o dziejach Kościoła. O dziejach Kościoła, ludu Bożego. Ludu Bożego, tak. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To mówiliśmy już sobie i tej walce, prawda? Tak, diabła z ludem Bożym. Tak. I potem, tak jak mówiliśmy, chronologicznie, ten upadły protestantyzm, Stany Zjednoczone, prawda? Czyli 12 rozdział mówi nam o tych 2000 lat, co się dzieje z Kościołem. Potem następny rozdział znowu mówi o 2000, może trochę mniej to akurat, ale też lat, co robi szatan. 14 rozdział znowu mówi właśnie o tym, co Bóg robi w odpowiedzi na tą sprawę. Tak. 15 z kolei. I to jest ciekawe. 15 rozdział to jest wizja siedmiu czasz i plag. I mamy potem plagi. Pamiętasz, kojarzysz siedem trąb? Tak. O właśnie. Czyli już mamy, tutaj się zaczyna już się chiasm. Czyli kulminacja była. Chiasm od początku się zaczyna. Tak. Tutaj mamy... Kulminacja się skończyła, tak. I się cofamy teraz. Tak, cofamy się. Dokładnie. Bardzo dobra uwaga. Czy już 15? No, tak by... No, widać, tak to wychodzi. Tak by wynikało. Bo potem mamy... wielką nierządnicę i zwierzę, prawda, w 17 rozdziale. 16 to jest kontynuacja. Tak. I tutaj, i słuchaj Szymon, może się mylę, ale czy czasem ten 17 rozdział to nie jest, prawda, jakby przeciwieństwo rozdziału 12, wizja niewiasty? Wizja niewiasty i smoka, czyli kościoła Bożego i zwierzęcia. Tylko wtedy, wiesz, no 7 plag by nie pasowało. No, może tak. Na razie to zostawmy. Na razie zostawmy. Nie będziemy gdybać, jak będziemy... Jednak zbadamy. Tak. W każdym razie po tej nierządnicy mamy upadek. Upadek Babilonu, wizja, potem spuszczenie świętego miasta, nie? Nowego Jeruzalem i milenium, tysiącletnie milenium w niebie. Potem właśnie spuszczenie miasta, Jeruzalem i... Nie, właśnie. Wygaszacz. Tak, właśnie. Tak się milenium. Tak wygląda całe objawienie. I jeszcze tutaj, żebyście nie zapomnieli najbardziej optymistycznego akcentu, klęska szatana. O właśnie, tak. Tak, i wieczne panowanie Chrystusa. Tak. Więc jeżeli przyjrzeć się bliżej, my to tak powiedzmy może nie do końca udolnie żeśmy pokazali, ale jeżeli przyjrzeć się bliżej, to faktycznie księga objawienia jest zbudowana wokół tego centrum, jest zbudowana w tej strukturze chiastycznej. Będziemy to omawiać. Oczywiście. Ja bym się tak spróbował zrobić podsumowanie. Rezumę. Tak, żeby było jasne. Objawienie zrobione jest w strukturze chiastycznej. I tak, mamy 7 zborów, 7 pieczęci, 7 trąb. Tak. Następnie kulminacja, czyli schodzimy. Kulminacja wielkiego konfliktu. Następnie mamy wizję tutaj nierządnicy, tak. plagi, nierządnica, upadek Babilonu, milenium. Ja wam teraz mówię chronologicznie, co się jakby dzieje, nie? Milenium i spuszczenie Nowego Jeruzalem.
Czyli chronologicznie co się dzieje? W jednym momencie, jakby przez te 2000 lat, są te 7 kościołów, 7 pieczęci, 7 trop. Tak. To jest do pewnego momentu. Mhm. Kończy się. Następnie mamy właśnie przyjście Chrystusa powtórne, zniszczenie tutaj wszystkich ludzi, sąd, no, może wcześniej sąd. I ten. Następnie mamy 1000-letnie królestwo, następne spuszczenie nowego Jeruzalem, no, inaczej, 1000-letnie panowanie świętych w niebie, tak. Spuszczenie nowego Jeruzalem na ziemię, tak. Zagłada właśnie niewierzących, drugie zmartwychwstanie, zagłada niewierzących, czyli druga śmierć i szatana. I w tym momencie już jest koniec walki, koniec grzechu. Drzewo życia jest odnowione. No i nastaje nowa ziemia, prawda? Nastaje nowa ziemia, tak. Tak, a propos tak gwoli ciekawostki, jedną rzecz powiem. O tym też będziemy w trakcie naszych odcinków mówić, że w Apokalipsie, i to z niebywałą precyzją, jest powiedziane też o islamie. A tak. O zalewie muzułman, tak. O zalewie islamu, zalewie Europy, prawda? Kiedy Europa była zalana. Tak. I to naprawdę Hiszpania całkiem niedawno. Dokładnie. Całkiem niedawno się wyzwoliła, prawda? Z tego jarzma islamu. Jest powiedziane, nawet powiemy w trakcie, że z dokładnością do dni. Tak. Tak. To jest już tak niesamowite, co trzeba sprawdzić. I jest też powiedziane o Turcji. O Turcji, no bo to się wiąże jedno z drugim. Ta była potęgą i potem jak upadła. I też jest to wszystko w Apokalipsie. Dlatego ta księga, o której się, jak się ją czyta, to się tylko myśli, że o 666, prawda? Tak. I tyle. Tak naprawdę jest tak dokładne kalendarium historii świata od początku, od stworzenia, prawda? Od tej starej ziemi aż do nowej. No. Tak. Ale mówię, dziś nie będziemy o tym mówić, chociaż pokusa jest duża, żeby zostawić troszkę na potem, nie? Zgadza się. Także warto na pewno studiować. Dlaczego warto? Jest napisane, nie? Że błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane. Albowiem czas blisko jest, nie za 1000 lat. Czyli jak będziemy czytać i studiować i rozumieć, to będziemy my wszyscy razem z wami błogosławieni. O. Który to był wiersz? Objawienie 1:3. A Objawienie 22:10. I rzeczy do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi. O. Albowiem czas bliski jest. Mamy zamknięcie znowu chiasm, nie? I po drugie, co warte powiedzenia, w księdze Daniela jest fragment mówiący o tym, że te słowa muszą być zapieczętowane. Tak. Jest. W Apokalipsie już mamy, że nie mają być pieczętowane, bo już się przybliżyło ich wypełnienie. Tak. Księga Daniela nie była do końca tak pisana na tamten czas. Oczywiście mówiła też o wydarzeniach, tam mających miejsce, ale głównie jest ona kluczem właśnie do objawienia. Dlatego najpierw żeśmy omawiali księgę Daniela, a teraz dopiero możemy wejść do objawienia. I będziemy tą księgę omawiać szczegółowo w tym czwartym sezonie. Żeby zyskać błogosławieństwo. Dokładnie. Także no, bądźcie z nami. Tak jest. To były Cienie Przyszłości, sezon czwarty. Już czwarty. Wprowadzenie do Apokalipsy. Prowadzenie do Apokalipsy, może być. Tak. Ja nazywam się Michał Pilch. Szymon Wygnański. Cześć. Cześć.